Matura rozszerzona, informatyka 2018, zadanie piąte, zbiornik. Wykonamy je w arkuszu kalkulacyjnym Calc z pakietu LibreOffice. Przejdźmy do treści zadania. To jest tutaj. Rzeka Wirka posiada zbiornik retencyjny, w którym w ciągu kolejnych dni dopływa określona ilość metrów sześciennych wody z rzeki. Pełne zestawienie mamy w pliku woda.txt. Przerzućmy go do arkusza kalkulacyjnego. Jak widzimy, format data, potem spacja albo tabulatory i ilość wody. Ile jest tych wierszy? 3, 6, 5, 3. Ctrl A, Ctrl C. To już mi jest niepotrzebne. Przejdźmy do arkusza kalkulacyjnego i Ctrl V. Separatorem jest albo tabulator, albo spacja i się poprawnie domyślił, widzimy. Natomiast chciałbym się upewnić, że tu oprócz tego, że to będzie liczba i liczba zostanie na pewno poprawnie rozpoznana, chciałbym zmusić go, żeby na pewno datę też przyjął jako datę. W formacie rok, miesiąc, dzień. Widzimy, najpierw jest rok, potem jest miesiąc, a potem jest dzień. OK. I widzimy, że i liczbę rozpoznał poprawnie, wyrównanie domyślne do prawej liczby. Tekst wyrównany jest, przypominam, no, tekst wyrównany do lewej, domyślnie. A tutaj mamy datę też wyrównana do prawej, czyli jest traktowana jako liczba. To, że format jest jej inny, to nie ma znaczenia. Mogę przecież sobie zmienić format komórki albo Ctrl 1 i format mogę wybrać dowolny. Od razu awansem, ponieważ będę używał tabeli przestawnych, dodaję wiersz, w którym będę miał tytuły kolumn. Zresztą jest to dobra praktyka. Data, a tutaj woda. Skoczmy jeszcze na dół. 3, 6, 5, 3 wierszy było do skopiowania. Teraz jest o jeden więcej, ponieważ dodałem tytuły. Wszystko w porządku. Przejdźmy do treści zadań. Podaj rok, w którym zbiornik retencyjny został zasilony największą liczbą metrów sześciennych wody. Zadanie bardzo proste, zaznaczam całą tabelę. W arkuszu kalkulacyjnym Excel to musiałbym zrobić Ctrl, Shift i strzałki, a ja będę w kalku robił sobie Ctrl i numeryczna gwiazdka. Zaznaczoną mam całą spójną tabelę. I teraz dane, tabela przestawna. Z bieżącego zaznaczenia. Po czym będę grupował? No oczywiście po datach. A co będę robił? No będę sumował ilość wody. Czyli pole danych, suma wody. Jak widzimy, suma jest funkcją grupującą domyślną. Choć mogę oczywiście to zmienić, tak? Ale zostajemy przy sumie. OK. Stworzyliśmy nowe zestawienie. No przy czym, niestety, ale 1 stycznia 2008 to jest coś innego niż 2 stycznia 2008, więc nie pogrupował nam się rok 2008. Ale grupowanie po datach jest bardzo dopracowane w arkuszach kalkulacyjnych. Muszę jednak być w tej kolumnie, po której grupuję, czyli tu muszę gdzieś kliknąć. I dane, grupuj, albo F12, ja już od teraz będę F12 używał. Grupujemy po czym? No po latach. OK. Dobrze by było jeszcze to posortować, żeby mieć tą największą wartość u góry. Można użyć standardowych narzędzi w danych do sortowania, ale tabele przestawne mają wbudowane w siebie te elementy i ja wolę używać te, które są specjalnie dla nich dedykowane. Edytuję ten układ. Często zapominamy, że tu po podwójnym kliknięciu w pole, które wrzucamy jako pole, po którym grupujemy, czyli pole wierszy, klik, mamy dodatkowe opcje. O nich się często zapomina. Mogę sobie sortować, ale nie oczywiście po dacie, tylko po sumie wody i malejąco, żeby mieć u góry tą największą wartość. OK. I widzimy, że w 2015 roku najwięcej wody wpłynęło, co zresztą sprawdzimy. Tak jest, poprawna odpowiedź 2015. Jeszcze dla dociekliwych,
Gdybyśmy nie chcieli grupować sobie tego w tabeli przestawnej, no to można oczywiście wyseparować sobie rok. Równa się rok z tej wartości. Jak to pokopiujemy sobie w dół, nawet tą kolumnę zostawię, chociaż ona już jest zbędna, ponieważ sprawę i tak załatwiliśmy. No to jeżeli byśmy teraz wrzucili rok do tabeli przestawnej jako to pole, po którym grupujemy, no to już nie trzeba by było tego robić potem dodatkowo ręcznie. Kolejne zadanie. Jaki był najdłuższy okres liczony w dniach, w którym codziennie dopływało do zbiornika co najmniej 10 tysięcy metrów wody? Jest tylko jeden taki okres. Trzeba podać początek i koniec tego okresu. Ja sobie wprowadzę tutaj kolumnę pomocniczą. Nazwę ją czy, dlatego że będę tu sprawdzał tylko, czy tutaj mamy więcej niż 10 tysięcy, więcej lub równo 10 tysięcy. Równa się, czy ta wartość jest większa bądź równa od 10 tysięcy. Robię to tylko po to, żeby potem tutaj mieć w funkcjach warunkowych troszeczkę krótszy i bardziej zwięzły zapis. Wszystko można by to zrobić tak naprawdę w jednej kolumnie. Popatrzmy jeszcze tam w dół, czy gdzieś się prawda pojawia. O tak, prawda się pojawia wszędzie tam, gdzie mam więcej niż 10 tysięcy dopływu. OK. I teraz założenie jest takie. Będę chciał sobie po tej kolumnie pogrupować te obszary, w których mam więcej niż 10 tysięcy. Czyli ten obszar będę chciał sobie pogrupować. A potem będę chciał sobie ten obszar pogrupować. Tej kolumny do tego nie mogę wykorzystać, bo ta prawda pogrupowała mi się by z tą prawdą. A niestety ten obszar musi być osobno grupowany i ten następny też musi być osobno grupowany, czyli muszą mieć jakby inną nazwę, inny indeks grupowania. Stwórzmy sobie zatem taki indeks. Będę tutaj tworzył kolejne liczby, kolejne jakby numery dla wszystkich dni. One będą narastały o 1, z wyjątkiem tych sytuacji, kiedy tu mamy prawda. Jeżeli dwa dni pod rząd są prawdą, to indeks mi przestaje narastać. Jest ciągle ten sam i tu będę miał na przykład 100. 100, 100, 100, 100 i potem jak pogrupuję sobie po tej kolumnie, to obszar 100 będzie osobny, a tu niech będzie kolejny obszar, powiedzmy 150, on też będzie osobno zliczany. I do tego właśnie dążę. Zróbmy to zatem. Jeżeli zachodzi taka sytuacja, że tutaj i tutaj była prawda, to znaczy było 10 tysięcy i dziś, i wczoraj, to nie mogę zwiększyć tego obszaru, a w przeciwnym wypadku zwiększam. To znaczy, że jeżeli zachodzi równocześnie i, funkcja i, logiczna. Jeżeli zachodzi ten przypadek oraz ten przypadek, zamykam funkcję logiczną, to wtedy nie zwiększam tego, co tutaj mam, czyli to będzie ten sam obszar, czyli E1, a w przeciwnym wypadku do E1 dodam sobie 1, czyli zwiększę ten numer obszaru. Sprawdźmy. Tu mamy obszar 1, przekopiujmy to sobie w dół. Polećmy gdzieś na granicę. Jak widzimy, tu po prostu nam wszystko narasta, aż dojdziemy do sytuacji, kiedy mamy dwie prawdy pod rząd. Zobaczmy tutaj. Ten zależy od tego i tego. Nie ma takiej sytuacji, że i tu jest prawda, a zatem zwiększam numerację o 1. Ale tutaj już tu i tu mamy prawdę. A zatem przepisuję wyżej ustalony obszar. Jak widzimy, tutaj mi się nic nie zmienia. Aż do tego miejsca, gdzie znowu nie mam dwóch prawd pod rząd i znowu następuje inkrementacja obszaru. No dobrze. Wszystko pięknie. Nazwijmy sobie tę kolumnę. Niech ona się nazywa obszar, jak ob. I mamy oczywiście błąd. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mam dodawanie. E1 tutaj było nic, czyli 0 plus 1. Wszystko było ok, a w tym momencie mam tekst. Więc co tu mogę zrobić? Albo wpisać na stałe wartość 1 i byłoby to chyba najprostsze rozwiązanie. Tu podajemy 1, a reszta już jest poprawnie.
A jak ktoś chce być super poprawny politycznie, to skupimy sobie ten wzór. No to mogę oczywiście sumować, ale funkcją suma z E1 plus 1. Dlaczego? Dlatego, że funkcja suma jest przeznaczona do sumowania dużych obszarów i jeżeli gdzieś napotka na tekst, ignoruję go. I tu już będzie ok. O, coś tu jest nie tak. E1 i 1. No tak, funkcja suma to oczywiście kolejne elementy. Albo obszar rozdzielony dwukropkiem, albo po średnikach kolejne elementy do sumowania. I teraz już jest wszystko w porządku. Ten wzór nawet można przekopiować do samego dołu. Nic się nie zmienia, wszystko poprawnie. Tak? O, suma. To jest to samo przecież. E6 plus 1, tylko w tej sytuacji tu suma potraktuję jako 0, a dodawanie wywalało błąd. A teraz możemy już zaznaczyć całą tabelę i tworzymy tabelę przystawną. Tym razem grupować będziemy po stworzonej specjalnie kolumnie do tego celu, czyli po ob. A będziemy tym razem nie sumować, tylko liczyć wystąpienia. A liczyć wystąpienia można czegokolwiek. Można dowolną kolumnę tak naprawdę podać. Niech to będzie też woda. Ponieważ nie będziemy jej sumować, tylko zliczać ilość wystąpień. OK. I widzimy. Obszar 1, 2, 1, wystąpienie 1 i tak dalej. Ale już obszar 97, pierwszy, gdzie mieliśmy kilka kolejnych prawd, 38 wystąpień. No i teraz chciałbym oczywiście posortować to, tak, żeby tutaj było posortowane. Czyli co? Prawy klawisz, edytuj układ i opcje. To oczywiście troszeczkę dłużej potrwa, bo ta tabela jest dość złożona dla arkusza. OK. Po zlicz i malejąco. Ale nie potrzebuję wszystkich, to jest dość długa tabela. Ja bym chciał tylko pierwszych 10. Od góry. OK. I widzimy pierwszych 10 zestawień. Jak widzicie, nasz 97 obszar to jest dopiero któryś w kolei. I tam było 38 takich dni pod rząd. Ale jest też taki obszar, 2174, gdzie było 55 kolejnych wystąpień. Znajdźmy sobie tym razem już ręcznie ten obszar, 2174. To chyba myszką będzie najszybciej. 2174 i widzimy, że taki obszar jest. Zaczyna się tutaj, tak, przekroczone i to jest 17 marzec 2015, a kończy się aż 10 maja 2015, co sprawdzimy w odpowiedziach. Tak jest, 17 marzec, 10 maj 2015. A zatem zadanie wykonane poprawnie. Skoczmy sobie na początek i przechodzimy do kolejnego zadania, czyli do zadania trzeciego, które jest bardzo proste. Utwórz i podaj zestawienie łącznej liczby metrów sześciennych dopływającej do zbiornika retencyjnego w kolejnych miesiącach 2008 roku. Myśmy to już robili w pierwszym zadaniu tak naprawdę. Zrobiliśmy zestawienie, tylko pogrupowaliśmy po latach, a teraz musimy pogrupować po miesiącach i latach. Można by to zrobić na tej tabeli, którą już mamy. Chociaż właściwie wyniki z niej już mamy przepisane, więc zróbmy to. Nie twórzmy drugiej takiej samej tabeli, tylko inaczej pogrupujmy. Grupowanie nie po latach, a po latach i miesiącach. No i widzimy, że mamy 2008 rok. Tu mam kolejne lata, one mnie nie interesują. Mogę je tak naprawdę wyłączyć. Wyłącz wszystko, a włącz tylko 2008. W porządku. No tu jest nieposortowane, no więc jeszcze posortujmy sobie. Sortuj rosnąco w tym wypadku. W porządku. I widzimy, że styczeń to jest 95 tysięcy, a tutaj grudzień to jest 172,072. Sprawdźmy w odpowiedziach.
172,02, 95 400. Wszystko się zgadza. Jeszcze taki wykres musimy uzyskać. A to jest bardzo proste. Zaznaczamy obszar do wykresu. Tworzymy wykres. Życzyli sobie kolumnowy, no to robię kolumnowy. Dalej powinien być opisany, czyli dopływ miesięczny w 2008 roku. Oś X to jest oczywiście miesiąc, a oś Y to jest metry sześcienne. O. OK. Utworzyłem. Kliknijmy może w bok, przesuńmy go sobie troszeczkę, żeby nie zasłaniał danych. Jak widzimy, to jest ten sam wykres, tak? Ten i ten wykres to jest dokładnie to samo. W porządku. Dobrze by było go jeszcze zapisać w jakimś pliku graficznym. No zróbmy Alt Print Screen, czyli powinno mi się bieżące okno wrzucić do... A tutaj zapisano zrzut ekranu. Widzę, że coś w systemie mam inaczej przestawione, ponieważ Alt Print Screen mam jakąś aplikację zainstalowaną, która mi automatycznie to zrzuca na dysk. Normalnie powinno być w schowku i teraz, kiedy przejdę do Irfana, Ctrl V, powinienem wkleić właśnie ten obrazek, a on zamiast do schowka to od razu się zapisał na dysk. Nadmiar aplikacji zainstalowanych niestety tutaj mam. No ale skoro mam zainstalowaną, no to stąd go sobie otwórzmy, tak? Mogę przecież zapisać gdziekolwiek. Wykadrować tylko, to nas interesuje. I to już jest gotowe do zapisu do pliku, który także mamy załączyć do odpowiedzi. To będzie tyle, jeśli chodzi o to zadanie. To też możemy się tego pozbyć. Przejdźmy do kolejnego. To już jest ostatnie, za to najbardziej złożone obliczeniowo zadanie. Zbiornik pracuje następująco. O północy jest wykonywany pomiar. Jeżeli pomiar przekroczył 1 000 000 m3, to wszystko, co jest powyżej, zostaje spuszczone awaryjnie. Następnie o godzinie 8 spuszcza się 2%, ale nie z tego, co jest w tym momencie, tylko z tego, co było w pomiarze o godzinie 8. Jaka jest różnica? No w dniach, kiedy nie było awaryjnego spustu, żadna, ale kiedy był awaryjny spust, no to bierzemy 2% nie z tego, co jest o godzinie 8, tylko z tego, co było zmierzone o północy. No dobrze. Przejdźmy do arkusza i wykonajmy polecenie. Będę potrzebował kilku kolumn do tego. Północ. To jest to, co będziemy mierzyć. Potem będzie ewentualnie po północy, jeżeli nastąpił awaryjny spust, to tutaj będę musiał obliczyć, o ile mniej zostało. O 8, czy tam po godzinie 8, będzie tyle. Natomiast na koniec dnia będzie tyle, ile było o godzinie 8, plus to, co napłynęło w ciągu dnia. Ja, gdy pierwszy raz robiłem to zadanie, zrobiłem błąd i dodawałem tę wartość jeszcze tutaj. A przecież to w ciągu dnia napływało. I w związku z tym odejmowałem także 2% z tego, co już napłynęło. A przecież to jeszcze nie napłynęło. Tak to powinno wyglądać. No i przechodzimy do roboty. Zerknijmy jeszcze w treść zadania. Czy zbiornik na początku zawierał 0 wody, czy miał jakąś wartość startową? Uwzględnij, że pomiar w dniu 1 stycznia 2008 wskazywał 0,5 m3. Pół miliona metrów sześciennych. Tu niepotrzebnie się skraluje. A zatem tutaj o północy nastąpił pomiar i tu było 0,5 500 000. Teraz musimy stworzyć funkcję, która spuści nadmiar w sytuacji awaryjnej. Czyli jeżeli to jest większe od miliona, to w takim wypadku po spuście nastąpi
w zbiorniku będziemy mieli milion. A w przeciwnym wypadku nie trzeba wykonywać spustu, czyli będziemy mieli tyle, ile było wcześniej, czyli w momencie pomiaru, czyli F2. W porządku. Po godzinie 8 będziemy spuszczali 2% z tej wartości, ale z tej będziemy zabierali, tak? Bo ta wartość jest już ta na bieżąco, która o godzinie 8 jest. Równe są tylko wtedy, jeżeli nie było awaryjnego spustu. No to dobrze. Równa się to minus 2% z tego. 2% z tej wartości. I poprawnie, tak? To jest 100 tysięcy, tak? 10 tysięcy, dobrze, 10 tysięcy zebraliśmy. Na koniec dnia to jest to, co było po spuście i w międzyczasie napłynęło też to. Równa się to plus to. Następnego dnia o północy pomiar wykazuje dokładnie tyle, ile było na koniec tego dnia. Czyli tu po prostu przepisuję tę wartość. Kopiuję to teraz sobie w dół. Tu mamy 0, bo tu jeszcze jest niewypełnione. Ten wzór już zależy od tego, czyli mogę go też skopiować. Ten wzór zależy od tych dwóch. Też mogę go już skopiować. Ten wzór zależy tylko od tego i od tego. To są wypełnione kolumny. Też mogę ją skopiować. I jak widzimy, w tym momencie nastąpiło wypełnienie całej tabeli. No tylko pewien problem następuje, bo tutaj mamy ułamki, a oni chyba nie oczekują ułamków. Czegoś nie doczytałem. Ilość wypuszczonej wody zaokrągla się w górę do pełnych metrów sześciennych. No tu wiadomo, że spuszczamy awaryjnie do miliona. Natomiast tutaj te 2%, to trzeba zaokrąglić, tak? Nie znam funkcji, no to kreator. Funkcje na pewno matematyczne. Matematyka. Jest tu coś na zaokrąglenie? Proszę bardzo, zaokrąglenie, góra. Góra. Nawet nie będę kreatora używał, tylko to zacznę wpisywać z palca. O. Kropka góra. Jak tu spację wpiszę? G. O, już mi zaczyna podpowiadać. Góra. I wartość do zaokrąglenia. Czyli całość, tak? Te 2%. I teraz jeszcze raz całość kopiujemy w dół. I już mamy liczby całkowite. Tu mamy taką weryfikację. Bardzo wygodne. Przepraszam, 1 lutego 2008, czyli po miesiącu, mam uzyskać taką wartość 338406 o północy. 1 styczeń, o, 338406. Dokładnie to, co jako wartość sprawdzającą podano w treści zadania. Teraz mamy już pełne dane o zbiorniku i możemy przejść do przeliczeń. Po pierwsze, podaj dzień, w którym pierwszy raz wypuszczono nadmiar wody po przepełnieniu. Czyli muszę znaleźć taką tutaj wartość, gdzie taki wiersz, w którym te dwie wartości się różnią od siebie, albo taki wiersz, w którym ta wartość jest większa niż milion. Można to zrobić najlepiej filtrując, ale nie chciałbym teraz tej tabeli zmieniać, więc ja sobie tę tabelę całą zaznaczam, kopiuj, stworzę sobie nowy arkusz, wkleję tutaj i teraz przefiltrujemy. W danych możemy to wszystko przefiltrować. Proszę zauważyć, że przekopiowaliśmy razem z formułami, tak? Ta komórka zależy od tych komórek. Gdybyśmy chcieli, proszę bardzo, przekopiować same wartości, to nie Ctrl V, tylko Ctrl Shift V. I tutaj nie wklejam już wszystko, nie wklejam formuł, tak? Proszę zauważyć, że teraz ta komórka to jest tylko liczba. Gdybym chciał przekopiować część tabeli,
A część nie, no to musiałbym wklejać tylko same liczby, ponieważ brak by było tych kolumn, od których by zależało obliczenie jakieś, tak? No nie, nieważne. Tu i tu mamy właściwe tabele. Jedną z nich usuniemy. Usunię arkusz. Tak. Tu pracujemy na samych liczbach. Tu już nic nie możemy zmieniać we wzorach. Chodzi nam o filtrowanie. Dane. I tu mamy filtry. Autofiltry może mniej mnie interesują. Filtr standardowy w zupełności wystarczy. Interesują mnie pola północ. Północ. Dla których jest więcej, tak? Bo musi nastąpić spust. Dla więcej równo nie nastąpi spust. A ciekaw jestem, czy zróbmy więcej równo, zobaczymy, czy taka wartość też będzie. I musiał nastąpić, tak? Spust, kiedy wartość przekracza milion. O. Ok. O, rzeczywiście, proszę zauważyć, że pierwsza data nie wchodzi w to zestawienie. Pierwsza data to. Data się zmieniła na wartość liczbową, tak? Zamieńmy może ją na datę. Format daty. Ctrl 1. Data. OK. No dobrze. I widzimy, że 18 już uzyskaliśmy milion, ale pierwszy zrzut dopiero był 19 kwietnia 2015. Co zweryfikujemy? Pierwszy zrzut 19 kwietnia 2015. Dobrze. Zadanie drugie, czyli B. Podaj w ilu dniach z podanego okresu, a okres od 2008 stycznia do końca, czyli z całej tabeli, w zbiorniku pomiaru znajdowało się co najmniej 800 tysięcy metrów sześciennych wody. To jest jedno z też najprostszych zadań. To jest zwykła jedna funkcja. Suma, przepraszam, licz, jeżeli. Licz. Jeżeli suma, jeżeli by sumowała, a liczy, jeżeli policzy, ile tych wystąpień było, jaki obszar mnie interesuje, tak? Zakres w zbiorniku musiało być o północy przynajmniej 800 tysięcy, czyli obszar stąd, kontrol się strzałka, dotąd. Na razie mamy błąd, bo jeszcze muszę uzupełnić o kryteria. Kryteria w cudzysłowiach większe niż 800 tysięcy. Co najmniej większe równe, zdaje się, tak? Ja już widzę, że coś jest nie tak. Aha, ale ja jestem w środku tabeli, od środka tabeli liczę. No dobrze, usuńmy to, skoczmy na początek tabeli, żeby mieć pewność. O, i jeszcze raz. Równa się. Licz, jeżeli obszar od. Ach, tu mam filtrowane dane, proszę Państwa, tak? Ja tutaj jestem na tych filtrowanych, gdzie mam tylko wartości większe od miliona. Nie na tej tabeli muszę pracować, tylko na tej głównej tabeli. Licz, jeżeli. Odkąd? Odtąd? Dotąd? I więcej niż 800 tysięcy. Nie wiem, czy co najmniej, czy więcej. Co najmniej. Czyli jeszcze równa się dopiszemy. 188 wystąpień. I w tym wypadku już chyba pamiętam, że jest to dobra odpowiedź. Tak jest, 188 dni. I zadanie C, czyli już ostatnie. Podaj, ile najwięcej wody znalazłoby się w podanym okresie, czyli znowu pełny zakres danych w zbiorniku, gdyby całkowicie zrezygnować z procedury wypuszczenia nadmiaru wody, a zbiornik ma nieograniczoną pojemność. No to musimy zrobić dokładnie to samo, ale bez tej kolumny. Te 188 już możemy sobie pominąć, a tutaj jeszcze raz. Północ. Po północy nie wykonujemy spustu. Po ósmej jak najbardziej. I na koniec dnia
i robimy to samo. Tu znowu jest wartość startowa taka sama. Tu sobie wkleimy ten sam wzór. Po północy nie ma. Po ósmej. No, skopiujmy to w ogóle. Ctrl C i zaraz się zastanowimy, czy jest dobrze. Po ósmej robimy J2, czyli to, co było no, dobrze, J2, a potem zaokrąglamy nie z I2, tylko też z J2, czyli z tej samej wartości, ponieważ awaryjnego spustu nie było. I na koniec dnia to już możemy ręcznie wpisać. To jest to plus to, co napłynęło. OK. A to powinno być, a no właśnie, nie, a to powinno być oto. Kopiujemy i kopiujemy. Pytanie było jakie? Ile najwięcej wody znalazłoby się w podanym okresie? A zatem musimy znaleźć po prostu maksa. Równa się funkcja max, no, przetłumaczona aż do bólu. Max w momencie pomiaru. W momencie pomiaru, tak jest. Czyli max z tej kolumny o północy. Stąd dotąd. I jest to 13,99,242. Sprawdźmy. 13,99,242. Wszystkie zadania wykonaliśmy poprawnie. Przy czym, jak widzicie, niech to będzie przestrogą na maturze i motywacją do ćwiczeń przed maturą. Dziękuję.